Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 17 odcinek z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I ten 17 odcinek dotyczy kwestii, którą możemy określić jako 70 tygodni Daniela, zliczanych też jako 490 lat. Opis tych 70 tygodni Daniela znajdujemy w Księdze Daniela, rozdział 9, 24 werset. Czytamy tam: 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Widzimy jednoznacznie, że mowa tutaj jest o 70 tygodniach. Tyle, że tydzień to jest 7 lat. Tydzień w tym ujęciu to jest 7 lat. I to takie 7 lat jest nazywane tygodniem lat. Skąd to wiemy? No, Biblia używa tego terminu i jest to często używane w Starym Testamencie. Ten termin nie jest obcy Żydom. I co tutaj widzimy na przykład w III Mojżeszowej, 25 rozdział od 1 do 13 wersetu. Jest mowa o tym właśnie takim cyklu. Zatem 70 tygodni staje się 70 razy 7, 490. Jest to bardzo ważne, że po tym okresie Bóg zobowiązał się wprowadzić dla Izraela i Judy nowe przymierze, czyli od tego momentu będzie tysiącletnie Królestwo Pokoju, nazywane też nowym przymierzem dla Izraela i Judy. I w ten sposób możemy spodziewać się wypełnienia tych obietnic, które Bóg złożył swojemu ludowi izraelskiemu. Czyli mamy do czynienia z obietnicą dotyczącą właśnie nadejścia nowego przymierza dla Izraela i Judy. Jest to kluczowa obietnica po 490 latach. I ten zegar uruchomiony będzie przez pochwycenie Pana Jezusa Chrystusa i możemy tutaj wiedzieć z całą pewnością, że tak będzie. Jesteśmy przed ostatnim tygodniem lat. Mamy 490 lat, odjąć 7, to jest 483 lata. I tutaj wspomnę o takiej bardzo ciekawej książce, Przychodzący książę, Sir Robert Anderson. I ta książka ma to do siebie, że jest bardzo stara. W przedmowie do 10. wydania Sir Anderson wspomina, że w związku z I wojną światową nastąpiła roczna przerwa w dostępie tej książki i dlatego musi ją wznowić. Czyli 1914 do 1918 roku już ta książka była tak znana, że miała 9 wydań. Ale ta książka jest ciekawa z bardzo wielu aspektów, ja tylko wspomnę 2. Pierwszym z nich jest to, że Sir Anderson wykazał, że według 9 rozdziału Daniela dokładnie został wyznaczony moment wjazdu Pana Jezusa Chrystusa na osiołku do Jerozolimy i że to praktycznie co do godziny zostało wyznaczone i to potwierdziło ważność tego proroctwa. Druga ciekawa rzecz. On w 1914 roku już 9 razy wydał książkę, czyli tą książkę Nadchodzący Książę, w której jawnie pisze, że państwo Izrael musiało powstać, że musi powstać i oczywiście ono powstało w 1948 roku. Zatem mamy kolejny punkt potwierdzający tenże sposób odczytywania Biblii, który tutaj będziemy mieli zaprezentowany przeze mnie, mam nadzieję. Chyba że Pan Jezus wcześniej wróci, to nie będzie on zaprezentowany. Więc mamy Słowo Boże potwierdzane na wielu, wielu różnych etapach, na różnych aspektach i zachęcam do studiowania Słowa Bożego. I ten fakt, że to są rzeczy niezaprzeczalne, powinien Cię skłonić do tego, że jeśli jeszcze nie nawróciłeś się do Pana Jezusa Chrystusa, to czym prędzej wzywaj imienia Pańskiego, albowiem każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. I zachęcam Cię do tego, żebyś pojednał się z Bogiem. W miejsce Chrystusa poselstwo zwiastuje: pojednaj się z Bogiem. Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty. I to wystarczy, to jest doskonałe dzieło Pana Jezusa. Doskonałe dzieło, wystarczające do tego, żebyś nie musiał iść na zagładę wieczną do piekła, na wieki wieków, do piekła zgotowanego diabłu i jego aniołom. Nie musisz tam iść, bo Pan Jezus za Ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Wyznaj Bogu grzechy, a On bez wypominania chętnie Cię zrodzi na nowo i uratuje. Przyjdź do Boga jeszcze dzisiaj. To jest najważniejsza lekcja związana z tymi proroctwami, której możemy się nauczyć, bo to są najważniejsze aspekty związane z tym. To nie jest dla naszej ciekawości, tylko to jest ku naszemu zbliżeniu się do Boga, ku naszemu pokutowaniu, ku naszemu prostowaniu dróg przed Bogiem. I ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg Ci błogosławi.